Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Jesteśmy w Marszałkach, w miejscu, gdzie był internowany arcybiskup Baraniak. On był uczniem świętego Jana Bosko. Święty Jan Bosko mówił, że chce wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywatelów. I on jako uczeń szkoły salezjańskiej, później jako nowicjusz, jako ten, który wszedł na drogę formacji, no i potem kapłan, biskup, cały czas o tym pamiętał i starał się o to, żeby wychowywać do tego, żeby młody człowiek i wszyscy, z którymi się spotykał, byli tymi, którzy żyją tymi wartościami. Żeby pamiętać, że trzeba być dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem. Nie może być tak, że człowiek zacznie te dwie rzeczywistości oddzielać od siebie. Dlatego w najbliższą niedzielę, 30 czerwca, tutaj w Marszałkach będziemy obchodzić piękną uroczystość poświęconą arcybiskupowi Baraniakowi z okazji też obchodów roku arcybiskupa Baraniaka w Polsce, ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ten, który już wcześniej, w 2017 roku, został ogłoszony przez Sejm żołnierzem niezłomnym Kościoła, dzisiaj jest patronem tego roku i tutaj, w miejscu, gdzie on był internowany, nie mogliśmy zapomnieć o tym, żeby tutaj zaprosić też Polaków po to, żeby tutaj przeżyli piękne chwile. Posłuchajmy, co tam się wydarzy. Zapraszamy. 30 czerwca, godzina 12.30, rozpoczynamy uroczystą mszą świętą. Będzie przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz Damian Bryl, będzie też inspektor salezjański, będą zaproszeni goście, ale przede wszystkim będzie z nami ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak. To takie symboliczne miejsce, ponieważ tutaj go przywieziono pewnie z takim zamysłem, że tu dokona swojego żywota po ponad 2-letnim więzieniu i torturach, a on tutaj stanął na nogi. I właściwie tutaj wszystko jakby na nowo się rozpoczęło, bo nie tylko wrócił do zdrowia, ale później, kiedy został arcybiskupem poznańskim, stąd ruszał jego ingres. Zapraszamy do wspólnego świętowania pamięci księdza arcybiskupa Baraniaka, ale również do wspólnego bycia razem, bo chodzi również o to, żebyśmy tutaj po prostu stworzyli wspólnotę. Będzie piknik, będą atrakcje dla dzieci, młodzieży, będzie orkiestra Don Bosco grała, tak bardzo związana z salezjanami tutaj w tym miejscu. Będzie dużo różnych ciekawych rzeczy. Będzie i czas modlitwy, będzie można zwiedzić pokój poświęcony księdzu Baraniakowi z jego życiorysem, będzie można trochę się dowiedzieć o nim, ponieważ będzie prelekcja księdza Jarosława Wąsowicza. Przyjeżdżajcie. Jeśli ktoś nie może 30, chociaż na 30 zapraszamy szczególnie, to miejsce jest ciągle otwarte. Tutaj można przyjechać, tutaj można przyjść, pobyć, pomodlić się, zatrzymać się na kilka godzin, zatrzymać się na kilka dni. Serdecznie zapraszamy. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.